Ryan Sullivan podpisał aneks do kontraktu i w sezonie 2013 będzie startował w drużynie Unibaxu, poinformował Unibax Toruń na Facebooku. Przed południem w piątek doszło do spotkania żużlowca z prezesem klubu Mateuszem Kurzawskim. Spotkanie okazało się bardzo owocne, dla kibiców najważniejsze jest jednak to, że Ryan Sullivan pozostaje w toruńskiej drużynie i całe zamieszanie wokół jego startów już się zakończyło. W ostatnim czasie na linii zawodnik klub zrodził się konflikt, a obie strony za pośrednictwem mediów wymieniały się oświadczeniami. Przypomnijmy Australijczyk po zakończeniu rywalizacji z Falubazem Zielona Góra w w poprzednim sezonie deklarował wypełnienie swojego kontraktu w Toruniu. Raz jeszcze przypomnijmy, Ryan Sullivan podpisał aneks do kontraktu i w sezonie 2013 będzie startować w zespole Unibaksu. Ponad 220 tysięcy złotych wyprowadziła z kasy funduszu socjalnego kasjerka w szpitalu miejskim w Toruniu. Kobieta z prawie 20-letnim stażem pracy została już dyscyplinarnie zwolniona. Sprawę do prokuratury zgłosiła dyrektor Krystyna Zaleska. Dyrekcja szpitala, ale również i pracownicy są w szoku. Nikt nie spodziewał się, że kasjerka mogła ukradać pracowników nawet przez trzy ostatnie lata. Jak dodaje Krystyna Zaleska, kasjerka nigdy nie sięgnęła po pieniądze szpitala. Kradzież wyszła na jaw na początku roku z chwilą, gdy do systemu elektronicznego próbowano włączyć fundusz socjalny. Sprawą zajęła się prokuratura kobiecie za przywłaszczenie mienia może grozić nawet 10 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek rozpoczynają się oficjalne obchody roku kopernikańskiego w Toruniu. W Ratuszu o 16.00 odbędzie się uroczysta sesja poświęcona wielkiemu astronomowi z udziałem gości także z zagranicy. Natomiast kwadrans przed 17.00 rozpocznie się na starym rynku przemarsz dla wszystkich mieszkańców miasta. Będzie miał formę barwnego korowodu. Przez cały rok odbędzie się niemal 50 wydarzeń związanych z Mikołajem Kopernikiem. Jedna trzecia z nich na terenie naszego miasta. W obchody roku kopernikańskiego włączyły się miasto Toruń, Kuria Diecezjalna, UMK oraz Urząd Marszałkowski. Główne obchody roku kopernikańskiego od 18. 2 lutego do 25 maja. Inne wydarzenia będą miały miejsce także w Grudziądzu, Fromborku czy Włocławku. Patronat nad rokiem kopernikańskim objął prezydent RP Bronisław Komorowski. Powstaje Stowarzyszenie Europa Kujaw i Pomorza. Uchwałę o powołaniu przyjął Sejmik Województwa, teraz o przystąpieniu Torunia zadecydują radni na sesji. Głównym zadaniem stowarzyszenia będzie kształcenie kadr samorządowych do pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych, reprezentowanie interesów samorządów w kraju i za granicą, głównie na terenie Unii Europejskiej, oraz promowanie regionu i udział w projektach międzynarodowych. Stowarzyszenie ma promować i pomagać. Do Stowarzyszenia Europa Kujaw i Pomorza chce wstąpić około 30 samorządów, w tym cztery największe miasta: Bydgoszcz, Grudziądz, Toruń i Włocławek. Stow będzie finansowane ze składek zrzeszonych samorządów. Prawdopodobnie rozpocznie działalność jeszcze w pierwszej połowie tego roku. Na najbliższej sesji Rady Miasta 21 lutego radni zajmą się sprawą budowy sali koncertowej na Jordankach. Będą rozmawiać m.in. o możliwości przeznaczenia większej kwoty na to zadanie oraz o utworzeniu spółki, która wybuduje obiekt i będzie nim zarządzać. Od ich zgody zależy, czy sala powstanie. Maksymalna kwota, jaką gmina może wydać na budowę, wynosi prawie 146 milionów złotych brutto. Ponieważ złożone do tej pory oferty przetargowe przekraczają tę sumę, przyjęcie którejkolwiek z nich spowoduje przekroczenie dopuszczalnej wartości projektu finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-pomorskiego wynoszącej 197 milionów złotych. Do 22 lutego komisja przetargowa dokona weryfikacji złożonych dokumentów i wskaże wykonawcę z najniższą ofertą. Toruńscy municypalni rozpoczęli szkolenia, które mają pomóc w przygotowaniu ich do pracy dzielnicowych. Szkolenia potrwają kilka miesięcy tak, by każdy z nich umiał pomóc mieszkańcom w rozwiązywaniu problemów. Działania wpisują się w przyjętą w tym roku misję Straży Miejskiej razem z mieszkańcami. W szkoleniu udział bierze blisko 30 municypalnych. Tylu też będzie pełniło rolę dzielnicowego, który do naszych drzwi ma zapukać jeszcze w tym roku. W tym roku toruń będzie miał trójwymiarowy model starówki z obszarem kępy bazarowej w formie 3D. To część projektu Zielony Pomost model będzie można oglądać na stronie internetowej Urzędu Miasta. Prezentacja zostanie zbudowana w oparciu o najnowsze technologie. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na to zadanie. Zielony pomost składa się z trzech zadań. Budowy drewnianego przyczółka, u wylotu ulicy Mostowej, a iluminacja pomostu będzie się łączyła z oświetleniem tarasu na kępie bazarowej, dzięki czemu zostanie zaznaczony przebieg historycznego mostu przez Wisłę. Na kępie zostanie zbudowany również taras widokowy z prawdziwego zdarzenia. Oraz mała architektura. Teraz jest przetarg na stworzenie internetowego trójwymiarowego systemu Toruń 3D. Na składanie ofert wykonawcy mają czas do 18 lutego. Projekt musi być gotowy do 20 sierpnia. W połowie marca rozpoczną się sparingi toruńskiego Unibaksu przed nowym sezonem w NA Ekstralidze. Zawodnicy intensywnie przygotowują się do jazdy. 23 lutego Anioły jadą na zgrupowanie do Szczyrku, gdzie odbędzie się ostatni szlif. Jaki to będzie sezon? Na pewno trudny z wielu powodów, dodaje menadżer toruńskich Aniołów Sławomir Kryjom. Życzyłbym sobie, żeby to był dobry sezon, aczkolwiek będzie to sezon na pewno niełatwy. Jest wiele mocnych zespołów. Wiadomo, że Ekstraliga zostanie zredukowana z powrotem do ośmiu zespołów, więc teoretycznie słabsze drużyny będą walczyły w każdym meczu jego życie, ponieważ będą z ekstra klasy spadną aż Zespoły, także z pewnością tak jak jest to w Ekstralidze, żaden mecz nie będzie łatwy i czy to u siebie czy na wyjeździe będziemy musieli bardzo mocno się zmienić, żeby wygrywać kolejny mecz zmiany to przede wszystkim wprowadzenie części z tytanu i być może nowe przelotowe tłumiki Szużlowcy Unibaksu rozegrają pięć sparingów pierwszy już 16 marca na toruńskiej motarenie Anioły podejmą na swoim torze Beniaminka NE Ekstraligi start Gniezno dzień później oba zespoły zmierzą się na torze przeciwnika trzeci ze sparingów zostanie rozegrany 23 marca ze Stalmetem Falubazem Zielona Góra sparing na motarenie będzie bardzo ciekawy gdyż w Zespole gości pojedzie pozyskany Jarosław Hampel, a oba zespoły są uważane za głównych faworytów do jazdy w finale. Na zakończenie, potopieczni Sławomira Kryjoma zmierzą się z lotosem Wybrzeże Gdańsk. Pierwsze spotkanie 26 marca na Motarenie, rewanż, dzień później w Gdańsku. Początek rozgrywek ligowych w NA Ekstralidze jest zaplanowany na 1 kwietnia. Unibax podejmie wtedy aktualnego mistrza Polski Tauron Azoty Tarnów.